Cześć! Cześć! Z tej strony Monika. A z tej strony Edyta. I dzisiaj zajrzałyśmy do Zary, a w zasadzie na jej wyprzedaży. Troszeczkę wybrałyśmy tych rzeczy. Nawet powiem Wam, że tym razem wydaje mi się, że spoko. Nie jest najgorzej. Zwróciłyśmy też uwagę na składy. Także... Chociaż nie zawsze. Tak, ale miałam, to zobaczycie sami. Miałam jedną rzecz, którą taka była. Każdą z nas coś skusiło, także zobaczycie. Zapraszamy dalej. Na mnie teraz płaszcz z wyprzedaży, mam rozmiar S, oryginalna cena to 349 zł, ale zajrzyjcie do linku w opisie, tam będą aktualne ceny. I tak, co mnie w nim zaskoczyło, to jest to, że on nie ma żadnego zapięcia poza paskiem. Poza tym... Ona lubi paski. Lubię paski, ale może niekoniecznie takie. Także ma tutaj pasek. Ma podszewkę, więc spoko, jest w nim całkiem ciepło. Natomiast jak jest zapięcie na tej wysokości, to tutaj się tak robi trochę. No, ale taki porządny szalik. Ale kolor jest fajny i tu za podszewkę, bo często potrzebuje. Ma też kieszenie, także tutaj spoko. Krój bardziej prosty. Tam dobrze mi wyglądasz. I złoto. I złoto, to ja lubię. Mam na sobie koszulkę z takiej lejącej tkaniny liocelu. Bardzo, bardzo fajnie się leje, była w kilku kolorach ta koszulka. Jest w cenie 59,90. Natomiast wiem, że są wyprzedaże i ja ją kupowałam znając mnie z wyprzedaży. Do tego dobrałam sobie dżinsiki, standardzik w rozmiarze 38, aha, bluzka nie widziałam, myślę, że rozmiarze M, bo wiecie, że lubię luźniejsze. Dżinsy natomiast w rozmiarze 38. Z tak wiecie, uciętą nogawką, jak to się mówi, uciętą, to się nazywa fachowo, że to jest zakończenie, właśnie leciało mi z głowy. Takie surowe. Surowe zakończenie, właśnie surowe, no widzicie, wszystko gotuję i piekę, smażę, więc nie wiem, jest to surowo. No dobra, są parę rzeczy jemy na surowo. Tak wygląda, natomiast no spoko, ale bluzka, powiem Wam, fajne zaskoczenie, bo jest materiał taki, że jest oddychający, bardzo mięciutka i wiecie co, że nie mnie się. To jest dla mnie dosyć istotne, że się nie mnie, nikt nie odnosi. Na mnie teraz zestaw, nie zestaw, bo akurat chciałam przymierzyć jedno z drugim. Mam na sobie sweterek. Pokaż sobie kołnierz. No ci tylko mi tutaj. No. O. Wyszłaś bez mojej kontroli. Nie zdążyła przygotować. I tak, sweterek kosztował 200 zł. Macie linki w opisie, więc może jest na wyprzedaży. Mamy tam 50% nylon, a resztę to wełna i alpaka. 200 zł? No, 200 zł. Powiem Wam, że gryzie. Jest cieniutki. I ten materiał... No nie. Ja bym powiedziała, że to jest taki, wiecie, on ma taki wygląd czegoś niskiej jakości, pomimo tego, że jest wykonany z fajnych materiałów. Także, no nie, nie urzekł mnie. Nie, dla mnie nie. I do tego mam, aha, on miał rozmiar S. I do tego mam spodnie. Jak oglądałyście na Halls Mojito, no to wiecie, że sobie jedne takie zostawiłam. I pomyślałam sobie, że na lato. I że na lato jeansy, nie jeansy, tylko shorty byłyby fajne, właśnie w tym stylu. Mam na sobie rozmiar M. Na lato. Aha, fajnie. Tak, by zimno było to być. 89,90 kosztowały. Tutaj macie zapięcie. Te trzy guziki się zapina, także to nie jest atrapa, rozpina się tu z boku. Takie. Tamten mam zamek po prostu tutaj z boku jest sprawa załatwiona, natomiast rozumiem, że tutaj może jest takie, wiecie, zabezpieczenie, żeby się jakoś nie rozeszły. Nie wiem. Także już Wam pokazuję, jak wyglądają. Teraz zauważyłam, że mają kieszenie, co nie wiem, czy jest na plus. Muszę się zastanowić. Ja zmieniłam strefę klimatyczną, kochani. U mnie jest zawsze 30 stopni, prawie że, bo wzięłam letnie rzeczy, ale na nie była sprzedaż. Śmieję się, że shorty mnie urzekły swoim motywem z ptaszkami, jakkolwiek by to zabrzmiało na spodniach.
ptaszkami. Ale są bardzo ładne. Ale są ładne, są z wysokim stanem, mają kieszenie. Wiecie co, mają fajny wzór, natomiast wykonane są z poliestru. No ale... Tak, kurczę, tak ładnie wyglądają. Tak, taki ładny wzór, że ten poliester chyba bym przeżyła. Już wam pokazuję się, jak wyglądam. Tył, przód, bok. No, letnią. Mam na sobie takie zielone spodnie z wysokim stanem. One były w trzech kolorach, jeszcze różowym, jasno-różowym i w czarnym. One są za 99,99 zł, też kupione z wyprzedaży, więc myślę, że cena jest mniejsza, około 60 zł, tego co pamiętam. Natomiast są z gumką z tyłu. Wydaje mi się, ja wzięłam je w rozmiarze M, albo 38. I wydaje mi się, że, nie wiem jak tam jest opisane w tej chwili, natomiast wydaje mi się, że powinna być mniejsze. Przez to, że jak są te gumki, to to się naciąga i one są później za duże. Natomiast powiem wam, one są wykonane tam chyba z biocelu, dosyć fajne składy są. Za wyjątkiem tylko tych spodni, co wam pokazywałam, takich krótkich shortów z tymi ptaszkami. One były też w rozmiarze M, bo one mają poliester, natomiast pozostałe rzeczy, które wybrałam, dosyć fajny skład mają. A te spodnie wyglądają tak. Są takie luźniejsze, szersze, fajne, bardzo wygodne. Natomiast myślę, że chyba rozmiarniejsze bym musiała mieć. No chociaż nie wiem, czy mniejsze, no nie wiem. One są takie szersze, nie? No ciekawe jest. Może by później w biodrach wchodziły, nie? No ale nie jest źle. Słuchajcie, ściągnęłam rajstopy, żeby tak bardzo nie kuły oczy. Mam na sobie sukienkę, rozmiar S bodajże. Na sobie pomoże. No cóż. 89,90 zł, taka była jej cena, jest wykonana w 53% z lnu, a reszta to jest bodajże bawełna. Także skład super i to czuć po sukience, że jest skład fajny. Ma tutaj taki ściągacz przy rękawku. Uważam, że wygląda całkiem nieźle, jeżeli lubicie takie luźne sukienki, a długie, bo zaraz zobaczycie jak przy moim wzroście z długością. Natomiast nie rozumiem Zary, nie rozumiem tych dekoltów, po prostu... No nie rozumiesz, ja ci powiem, po prostu masz być... Jeden guzik więcej. Prowokacja, prowokacja. Słuchajcie, dosłownie jeden guzik więcej i... Oszczędność. No, oszczędność właśnie. No i jak ktoś chce, no to sobie rozetnie, tak? Natomiast, no kurczę, w drugą stronę to się nie da. Dekolt jak dla mnie... No nie da się tego po prostu... No to... Tutaj taki się wydaje ten kolor bardzo rażący, ale nie bójcie się, nie jest aż taki. Mam na sobie sukieneczkę w rozmiarze N199 zł. Śmieję się do Moni, mówię, że to chyba mój faworyt. Bardzo mięciutki materiał z wiskozy, wykonana z paskiem tanim. Widzicie, że wzięło mnie trochę na te koszulomatę takie, nie? Rękawka do wyjścia. Taki fajny też wzór, mówię właśnie taki, że mnie nie przytłacza, tak, nie? Tylko jak jest delikatnie. Już mam prezentuje się, jak mi wygląda. Taki bardzo delikatny. Bardzo ładny. Delikatna. Sukienka, delikatny wzór. Delikatnie. Troszkę za wysoka. Na mnie sukienka rozmiar M, bo po świętach mam trochę więcej tu i tam, więc stwierdziłam, że zamówię sobie większą. Od razu mówię, że M jest za duża. Kosztowała 139 zł, to jest pierwotna cena, natomiast była na wyprzedaży i jest w 100% z poliestru. Ale bardzo zaciekawił mnie ten krój i stwierdziłam, że może bym ją jakoś przeżyła. Natomiast rozmiar jest kompletnie nie taki, rękawy są za długie, tu jest za szeroka, a dekolt to już w ogóle jest za duży. Tutaj wam pokażę wzór. Widzicie, ma tutaj takie fajne przeszycie. To jest fajna, fajnie pomyślana, bo jest... Ono musiało być tutaj jakoś mniej tego materiału, no nie wiem. No niż ona musiała być. Ona taka jest, no... No nie jest zła, ale rozmiar jest na pewno za duży. I jakby to była wiskoza. No i dekolt. Nie no, dekolt to... Dekolt to nie. Dekolt. Taka plażowa. I teraz zauważyłam, że z tyłu nie ma tych przeszyć. Co uważam za minus. Bo jakby być obciśnięta z przodu i z tyłu. U mnie znów sukienka, no a jakże z wyprzedaży.
wykonana w 100% z bawełny, mam na sobie rozmiar S, jest opisana jako sukienka z torebką. Wstawiam Wam torebkę od sukienki. Dobrze, bardzo dużo pomieścicie. Na bogato. Ale czekajcie, bo... Ale zaraz. No myślałam, że można z niej pasek zrobić, ale to chyba jest bardziej... A mam tego? No nie wiem. Nie, naprawdę rozbroiła mnie ta torebka. Natomiast sukienka sama w sobie nie jest zła. Tutaj widziałabym pasek, albo nie wiem, żeby ona była bardziej dopasowana, bo tak lubię. Tak, że się pojedzie teraz. Taka letnia na plaży, przewiewny materiał, klucze i telefon można zapakować. Czemu nie? Chyba kartę. To chociaż coś się zmieści. Dla mnie teraz sukienka, rozmiar S, cena 139 zł, ale będzie wszystko polinkowane. Jest wykonana z bawełny, także tak, szeleści. Co na bawełna ma do siebie szeleści? Strasznie, a teraz już w ogóle strasznie szaleści, wy nie słyszycie. Nie ma nic. Nic się nie dzieje. Trwają przymiarki. A sukienka szeleści, materiał jest też taki tęty. Także bawełna ewidentnie. Wzór jest całkiem ładny. Znów jakiś dekolt bez guzika, no. Znaczy bez guzika, tu nie było guzika, nie ma tego w ogóle w tym kroju. I wielka szkoda, bo... Tu się zaczyna dekolt. Także jakieś, no nie wiem, dla mnie nie. Rękawki tu są ze ściągaczem i ten ściągacz mnie uwiera. Także. Co się czepiasz? Dziś się. Jak ty się czepiasz? Normalnie. I nie ma kieszeni. Są wyjątki, że mogą nie mieć kieszeni. A patrzcie, nie pasuje. Dopuszczalne nieraz są rzeczy, które wydawałoby się, że są niedopuszczalne. Czuję się, jakbym założyła fartuch. Fartuch. No kolor też nie tylko taki nowotelny jest. No ale sama ten. Nie dla mnie. Mam na sobie kolejną sukienkę. Kosztowała 89,90. Mam rozmiar M. I wykonana jest z bawełny. No. Dla mnie to jest sukienka. No, ale jest, na Edzie to jest ładna bluzka. Przy czym uważam, że nawet przy 1,60 no to... No nie bardzo, ona tutaj jest taka jakaś szersza, ten materiał jest taki, że no ryzykowna jest. Także tak jak tutaj w warunkach takich, gdzie nie mamy wiatru, gdzie stoję, no to powiedzmy może być. Natomiast w ruchu będzie gorzej. Rękaw, jak widzicie, do łokcia. Wzór całkiem ładny, takie niebieskie kwiatuszki to są. Kwiatuszki zapinana z kieszonką. Chyba, że nastrój kąpielowy. No, to tak. Nastrój kąpielowy, tak wiecie, narzucić, jak guziki zapinać, no to może niekoniecznie. I mam jeszcze coś fajnego. Ale na siebie sukienka spoko. A to już nie letnie, ale też ze sprzedaży. Kapelusz. Nie miałam jeszcze nigdy kapelusza i nie wiem, czy będę miała. Patrząc na minę Edzie, to chyba nie. Nie, no słuchaj, czekaj. Bo to by pasowała, mówię, jak już trochę kąpielą, to by pasowała słomiana, tym chodził na nim świecowym, no to co? Bo był na wyprzedaży. Były rozmiary i wzięłam... Patrząc z... jeden komar. O, Edzia ma pół ręki czerwone, także tutaj lata jak, jakaś bestia. Także rozmiar M. Bo były rozmiary. Uważam, że może SK by lepiej dolegała do głowy. Także nie wiem. Czekajcie, luknę lustro. No może nie wygląda źle, ale minus kapelusza jest taki, że nie grzeje w uszy. To, kochana, to ma wyglądać. To nie mam grzać, to ma wyglądać. A ja lubię, żeby mi było jednak w uszy ciepło, jak już się zmuszę do czegoś, żeby założyć na głowę. No to żeby jednak w uszy było ciepło. Na sukienka z wyprzedaży, 100% bawełny, mam na sobie rozmiar M. Kosztowała 89,90, ale już nie pamiętam, czy po promocji. Taka cena jest na Metce. Także nie wiem, jak widzicie, z półgolfem. Kolor bardzo fajny. Kolor jest fajny, golf dusi. To jest dosyć dopasowana. Powiedzmy, że talia wypada tam mniej więcej, gdzie powinna wypadać, więc może nie jest jakoś najgorzej. Jest dosyć krótka,
No i nie wiem, czy tak do końca ten krój, taka bombka tu u dołu. To zobaczymy. Mówimy zobaczymy, bo jak montujemy, to dopiero widzimy, że a, coś jest fajne, a coś nie jest fajne. Może trochę jak dziecko, tak mi się wydaje. Kolor fajny, kolor jest fajny. Kolor jest fajny. Może niekoniecznie. Ale na mojej figurze, no to wygląda w tym, no... Narzekasz na dekolta z tym... Zbyt młodo. Na 10 lat nawet. I co? Czy wy też macie wrażenie, że zawitało lato w środku zimy? Kolorystycznie na pewno, to już było widać na wstępie. Natomiast dużo rzeczy mieli na wyprzedaży z takich właśnie letnich rzeczy, więc słuchajcie, chyba warto czasami kupić coś letniego, tanio. Też tak myślę, dlatego się skusiłyśmy. A w lecie będziemy kupować zimowe rzeczy dla odmiany. Piszcie w komentarzach, czy tak robicie. I do zobaczenia w każde wtorki i piątki na godzinę 18:00. I w niektóre niedziele. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa.